Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls. Scholar of the First Sin. Prawie zaś powiedziałem remastered, ale nie. Nie popełnię znowu tego błędu. Jak widzicie, mam pełny set rycerza Alon. Au. No nie, ty gnoju! No nie! Jak ja tego ataku nienawidzę! Jak ja tego ataku nienawidzę! Nienawidzę tego ciosu! Boże, jedyna rzecz, która może mnie z tym panternym po prostu rozliczyć, to jest ten jego durny cios, który mnie tak wypieprza właśnie. Nie mam szczęścia, kurde, no. Tak cały czas liczę, czy uda mi się właśnie wydropić dalszy set tego kaptyna. Bo set, nogawice i tak dalej, to leci na bieżąco, ale z kaptyna Alona nie chce mi lecieć za dużo. Aktualnie mam zbroję, hełm kaptyna Alon, rękawice rycerza i nogawice rycerza. Właśnie miałem w ogóle ulepszyć ten hełm, kurde, nie wiem. No ale dobra, nieważne. Innym razem się go upgrade'nie. Szybko ci do grobu? Śpieszno? Boże, tak szybko. Tak śpieszno ci do grobu, kolego? Mi by nie było. Zyskajmy. Gościu. Weź mnie nie denerwuj, dobra? Właśnie, właśnie, może najpierw zbądźmy się tych. Seriously. Kurde, cztery te zaklęcia zmarnowałem, próbując go tak trafić, no. Dobra. Ten co stoi, to niech co stoi. Też dobra. Nie to opcja. To tak, najpierw proszę o odzyskanie człowieczeństwa. A teraz o wodę różaną, żeby odzyskać też troszeczkę użyć tych moich strzał dusz. Chociaż to się bardziej przydaje wykorzystać, kiedy jest ogół, a nie tylko tako, no ale dobra. Hełm rycerza Alon, no spoko. To przecież wracanie tego jednego konkretnego zaklęcia, tylko ogólnie. Debil! LOL? To, a bo tam, bo stąd dziś przyleci przez płomienie przebiegu. No i co, było cwaniakować? Nie było. Dobra, teraz to ja bym miał problem, gdyby on zdążył tym strzelić. Dwa. Trzy. Cios. Dziękuję. Okej, ten zostawił nogawice pancernych. Fajnie. Nogawice, nie rękawice. Nogawice pancernych. No, póki co są gorsze, ale zobaczmy tako. Nogawice rycerza Alon. Tu właśnie jest wezmę zwykłe i porównajmy. No nie, są o wiele gorsze, więc wrócimy do tych. Nogawice pancernych żołnierzy zapewniają dobrą obronę, ale są tak ciężkie, że noszenie ich wymaga ogromnej siły. Pancerni żołnierze byli sługami stworzonymi przez starego żelaznego króla, a życie dało im zaklęcie splecione z dusz. Teraz zostały po nich tylko te żelazne skorupy, które można nosić. Niegdyś stary król mógł dzięki swej wspaniałej duszy odkryć wielkie tajemnice. Zwiodła go jednak olbrzymia fortuna, którą posiadał, przez to stał się zwykłym, wulgarnym hedonistą. Dobrze, tutaj mamy jeszcze do zgarnięcia przedmiot. Tutaj muszę uważać, żeby tego przypadku nie strygerować. Nogawice pancernych. Kolejne. Na razie pójdziemy tędy. I wyjdziemy na górę. Żeby ogarnąć
co jest tam dalej. Już tutaj zwiedziliśmy kawałek w poprzednim odcinku, no ale jeszcze nie przechodziliśmy dalej. Między innymi po tamtej drabinie, która się mieści pod dali. Okej, panu już dziękujemy. Panu również. Rękawice. Kurde, czemu ich broni nie mogę wydrobić, no? O, to mi chodzi, to chciałem powiedzieć przed chwilą. Tutaj... tu jest kolejny taki... może nie pułapka, ale taki nie, średnio opłacalny, jeśli chodzi o wykorzystanie. Kamyk. Co było tutaj na górze? Rycerze! No, serio? Dobra, to ostatnio to już zachodziło o chamstwo. Żegnam. Jeszcze jest jeden. I to są kapitanowie z tego, co widzę. Okej, okay, jest jeden, myślę, możemy zawalczyć w sposób tradycyjny. No chyba, że nie będzie chciał się ruszyć, to wtedy po prostu zasypię go strzałami w dusz. Miło. Niestety nic po sobie nie zostawili. Szkoda. Zero ma tego pełno? Pokaż. Rudy. Nie no, odłamku mam wystarczająco. A ty, a nie, Boże, tych strzał sobie namultiplikowałem. Dobra, strzał mam za dużo. Czekaj, no to wyrzuć. Usuń. Aha, nie w taki sposób. Chcę usunąć kilka. Usuń. O właśnie, tak z. Nie. Usuń tak z 50. 59 by była ładna, równa liczba. Usuń czy nic niszcz. Okej, to było 30. Dobra, czy to jest mimik? Nie, to jest zwykła skrzynia. A w środku... wielki topór czarnego rycerza. I kolejne kadzidło prostaka. Zobaczmy ten topór. Wielki topór. Wielki topór rycerzy, którzy w zapomnianych czasach służyli panu światła, mimo że ich ciała pochłonęły płomienie... Dobra, to już jest to samo. Okej, no zobaczmy w sumie, jak się ten walczy. No, fajne ciosy. Takie bardziej adekwatne, jeśli ma być szczery do... W sensie, tak to powinno na... Tak, tak to powinna halabarda w sumie mieć... Takie będą mieć halabarda w sumie. No ale okej. Okay. Wracam oczywiście do miecza z Heid. I teraz tutaj... O właśnie. Tutaj jest... To jest ta druga strona tej ściany za mgłą. Ale tutaj można zdobyć parę rzeczy. Pęknięta kula czerwonego oka i przedłużenie pochodni. Okej. Okay. Tu. Okej. Okay. Tutaj. Tu jest... pusto. Tam jest ziomek, to jego bym się pozbył. Tylko może wymienię sobie łuk na łuk z Alon. Czekaj, tutaj to mocniejszą strzałę potrzebuję. Ohohoho! Nice! Headshot od razu zone-shotował. Pięknie. Tutaj kolejny jegomość. W ogóle te wielkie strzały wyglądają, jakbym strzelał takimi wielkimi włóczniami, jeśli mam być szczery. Ale okej, okay, zabity. I to najważniejsze. Teraz gorsza część, czyli ta tutaj. Dobra, udało się. Nie wpadłem do lawy.
złotych sygnet chciwego węża w nagrodę. No a tutaj przechodzimy. Cyk. I tutaj mamy tę ścianę mgły. O właśnie, przejdź przez mgłę od tyłu. Nawet widać. Cyk. I to jest właśnie ta miejscówka. A co jest fajne w złotym sygnecie chciwego węża? Że zwiększa szansę na znalezienie jakichś przedmiotów u wrogów. Złoty pierścień w kształcie węża, sługi i wcielenia boga pożądania Zindarea, czy Cindarea. A patrzcie, tu jest Zandori, czy Zandroy. Nie, chyba Zandroy to jest. A tu jest Zindar. Zindera. Zinder, sorry, Zinder. Czy Zinder. Nie wiem, jak czytać to Z. Czy to jest jako C, czy to jest jako Z. Chciwość powszechnie uważana... Uważa się za przywarę, ale tylko tchórz widzi każdą szansę jako coś, czego należy się obawiać. Tutaj pierścień ostrzy, wypadł mi z jednego prześladowcy lepszy. Błękitna pieczęć. No dobra, w sumie myślę, możemy wymienić sobie tą pieczęć na ten złoty sygnet, żeby mieć lepsze szanse na znalezienie, czy na wydropienie przedmiotów z wrogów. Teraz tutaj, właśnie to jest pancerny. Minimalnie wolny byłem. Minimalnie wolny. To jest naprawdę skubańskie. Bo to jest działa jak gilotyna. W sensie to na jakiś czas leci w górę, ale jest w stanie nas tam uwięzić, jeśli chodzi. Aha, okej, dobra, tego nie mogę zablokować. Warto wiedzieć. Gij! Dobrze. Teraz czekam, aż ognie przelecą. I tu idziemy do tej drabiny, która jest nam w przód. Jak pierwszy raz przychodziłem, kompletnie jej tu nie widziałem. I nawet nie wiecie, jak bardzo plułem sobie potem w mordę, że nie zauważyłem tej drabiny. To dlatego, że ona prowadzi do kolejnej drabiny. A ta drabina prowadzi mnie do ogniska. Trzeciego ogniska w tej lokacji. Ale co najważniejsze, do dźwigni, która czopuje na amen te wszystkie miotacze ognia. Teraz wszędzie, gdzie wcześniej ten ogień buchał, teraz się zamknął. No, chciałem powiedzieć, przestał, ale to dziwnie trochę brzmiało. Tutaj co? Łowczyni głów O'Hara. Nie, ona się nie przyda. Znaczy, no, może by się przydała, no ale nie ją bym chciał tutaj widzieć. Znowu wolny. Minimalnie byłem. Żegnam. Dobrze, użyjmy tutaj tego lepszego klejnotu. Tutaj widzicie, po też no, multiplikowałem sobie noży do rzucania, ale także ponownie zawalczyłem z zaginioną grzesznicą. Duszę, którą z niej zdobyłem, drugą, chyba schowałem, ale nie jestem pewien. Ale kiedy ją zabiłem, dostałem duszę starej wiedźmy. Czyli właśnie, uwaga, bezmienną duszę. Ta wspaniała niegdyś dusza nadal wpływa na tę krainę, mimo że przez eony niewiele z niej zostało. I tu oczywiście jest, znaczy wróć tu, jest to oczywiście dusza wiedźmy z Izalitu. O, piorunujący krótki łuk, pięknie. Która poniekąd włada dalej tą. Znaczy no włada, no po prostu przetrwała jakoś, no i jest w grzesznicy, no. Zakłada, że w tym robaku chaosu. Tutaj jest boss, który też posiada taką duszę. I uwaga! Za chwilę zobaczycie, jak też ten boss wygląda. A wygląda... diabelsko!
Panie i panowie, oto stary żelazny król. A raczej coś, co kiedyś było jego ciałem. Aktualnie nawet nie da się stwierdzić sobie, co to jest. Unik! Dobrze. Po łapach. On ma taki jeszcze... No właśnie, po pierwsze atak, w którym zionie ogniem. Po drugi... A, dobra, teraz dzieje tak, no to ja uciekam. Tutaj. Znowu zionie ogniem? Tak, i znowu w taki sam sposób. Dobra, to w takim razie ja się tutaj schowam i ponaparzam się zaklęciami. Oj. Kurde, i dwa razy. Okej, teraz się schował, to... Szybki Estus. Okej, wyskoczył dokładnie w tym samym miejscu. Znowu zionie ogniem. Dobra, tarcza. No, został mi to całą wytrzymałość. O, właśnie, na to czekałem. Czyli taki ala... No, repulsor, jeśli chodzi o Tonego Starka, ale proszę, udało się go pokonać. Wielka dusza kolejna została przeze mnie zdobyta. Dusza starego żelaznego króla. Sam król nie jest w sumie aż taki mega trudny do zabicia, no bo... Okej, co to był za dźwięk? Nawet gdybym nie miał tak podlewelowanej postaci, to bym sobie z nim poradził. Skamieniały przedmiot. Kolejny. Gdyż w przypadku króla, no, troszkę inaczej to wygląda. Ale tutaj... Pierwsze rozpalamy ognisko, ale tu pierwotne ognisko zostało ponownie rozpalone. Tutaj mamy przejście do pierwszego DLC-ka. Znaczy, no, w sumie nie pierwszego, ale najwcześniej się na tego DLC-ka możemy natknąć. Na razie nie będę ani sprawdzał napisów na tablicach, ani nie będę się tutaj przenosił, gdyż sprawę DLC-ków załatwimy sobie na sam cienki koniec, zanim ukończymy całą fabułę główną z Color of the First Sin. Także póki co ja wracam do odległego płomienia i teraz będziemy szli w tym. Dobra, byliśmy tam, w sensie do Hej, no ale wiadomo, no i przejście przez Hej i przez Knieje prowadzi nas do Fortu, czyli w to samo miejsce. Byliśmy w Zagajniku Olbrzymów. Teraz zostały nam dwa przejścia. Jedno jest o tam, a drugie jest tutaj w tej dziurze. Ale myślę, że najpierw pójdziemy w tamtą stronę. No, bynajmniej na tę króciutką chwilkę, żeby właśnie obgadać sobie sprawę z jednym gościem, który sobie tutaj siedzi. Jest to de facto gość, o którym wspominał handlarz w poprzednim odcinku. Gość, który dzierży taki duży miecz. No, idzie. Tu wam go pokażę. O, właśnie, tutaj sobie siedzi. Mogę z nim porozmawiać wcześniej, ale nie chciałem tego robić. No, głównie po to, że może mieć, że nie pamiętam, co miał tam do powiedzenia. Ale, no, być może coś tam będzie miał ciekawego. Jakim cudem ja to wysadziłem? Nie wiem. A, są te... Te gnoje, które zatruwają. No, chodź tu. Ej, dużo was! Fajne z tym właśnie mieczu z hejt, że on jest w stanie przerwać im atak i to mnie akurat bardzo zadowala, jeśli o to chodzi. Tutaj natomiast mamy właśnie kolejny posąg. Widzicie, przez to, że ten posąg jest jak jest, skamieniony, no to niestety, ale nie możemy pociągnąć tej dźwigni i odblokować naszego przejścia. Ale ponieważ mam starą pachnącą gałąź, to mogę tą osobę odkamienić. I to jest kolejna osoba, którą możemy wysłać do Majuli, kiedy... Znaczy wysłać, która po prostu sama przeniesie się do Majuli w momencie, w którym wszystkie dialogi z nią
czerpiemy. Tutaj wiem, że jest gdzieś ognisko, tylko nie wiem, czy jest tutaj zaraz na wejściu, czy za tym, ale nie, chyba jest dopiero za tą bramą. Na górę ja wejść nie mogę. No, ale dopóki mi nie wróci połączenie z siecią, no to wolę sobie tej babki nie... No, w sumie no, nie zależy mi aż tak bardzo na tych achievach, no ale jak już mogę je od razu zdobyć, no to czemu by tego nie zrobić? Heavens above. Who thought it a good idea to put it there? Oof, I'm in quite the pickle now. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Ach, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen round these parts. Hey. You don't think a real life person was turned to stone, do you? No właśnie tak było, kolego. A, dobra. Okej, okay, czyli... Dobra. Trudno. Chociaż nie, w sumie nie muszę. Dobra. On tu będzie cały czas, bo w sumie dopóki nie odkamienię tej osoby, no to on się stąd też nie ruszy. No na co za tym idzie... Znaczy, no też za nim idzie, nie poruszę dalej wątku misji tego ziomka, ponieważ to jest kolejna postać, taka sama jak Lucatiel, którą możemy po pierwsze przyzwać do walki z bossem, ale też jeśli trzy razy ją przyzwiemy i ta postać przeżyje, to możemy od niej dostać ekwipunek. I na konsoli było za to osobne trofeum. Lucatiel już sobie raz przyzwałem do walki z grzesznicą, oczywiście pokonałem grzesznicę błyskawicznie. Po prostu dla świętego spokoju, żeby przypadkiem Lucatiel mi nie zginęła w trakcie tej walki. Na konsoli... Oj, na konsoli było gorzej. O wiele, wiele gorzej. Dobra, to jest ta pierwsza drabajna. To jest druga. A trzecia to jest ta, co idzie najniżej. No ale dobra, spróbujmy wykorzystać najpierw tą. O! Okej, czyli widzę, pierścień nie podziałał w 100%. W sensie, no, dobra, no trochę tam podziałał, no ale nie było aż takiej redukcji, żebym się nie musiał kompletnie martwić w ogóle o obrażenia. Dobra, tu mamy to. Niestety nie mogę zeskoczyć na drabinę i się jej złapać, bo jak stąd zeskoczę tam, no to jest po prostu dla mnie permanentna śmierć. Momentalnie zginę po prostu, no co się będę rozdrabniał. O nie! Kurde! Tak, no, myślałem, że się utrzymam, no ja pitole! Ale kurde, no musiałem od razu spać, no. Ale wiecie, co jest najgorsze? Nawet gdybym miał tam tak normalnie gdybym normalnie tam miał... znaczy normalnie. Gdybym miał full HP, o to mi chodzi, no to i tak bym zginął, no bo to był akurat taki upadek, no, który na 100% by mnie zabił. Dobra, odzyskujemy po pierwsze człowieczeństwo. W razie czego mam boskie błogosławieństwo przy sobie. A właśnie, jeszcze zanim zejdziemy, to pogadajmy może ze słodką Szalkuła. Może powie wreszcie coś nowego. Oh. You do have the time. Tak, super. This place is all everything will crumb, isn't it? Or this place is we receive only the most but it's cool. Are you going to see the old though? They must. Było. No kurde, czemu ona nie mówi nic nowego? Serio, irytuje mnie to już powoli. Kurde, żeby zabrać te dusze, no to muszę jeszcze raz tak zeskoczyć, no. A dobra, nie, mogę po tej drabinie po prostu zejść. Okej. Dobra, zyskiwanie. YOLO!
nie wierzę. Jezu, jakie to było minimum, że ja w tutaj nie trafiłem, że ja w to nie trafiłem? Ale autentycznie, no prawie idealnie, po prostu wpadłem normalnie na to. Dobra, teraz żeby do tą drabinę trafić. Była chyba ta tutaj? Tak jest. Nie! Nie! Jezu! Nie dałem w dół, żeby się poruszać i 80 tysięcy dusz straciłem. O Boże! Ale skam! Nie wierzę! 80 tysięcy dusz! O kurde, nie dałem dół jeszcze guzika, żeby się przemieszczać dalej. O, super! Prawie się zabiłem. Dla niczego. Ważnego. Ej, to już zachodzi o kpinę. Czy tu powinien normalnie spaść na tą kładkę wcześniej? Czemu przeleciałem obok niej? Proszę o swoje człowieczeństwo. I teraz wykorzystamy trzecią drabinę. Zejdziemy jak człowiek. Tutaj obok do przejścia, ale tutaj gdzieś jeszcze... Dobra, tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Tylko tam nie wiem, czy coś tam jest. Tam na dole za to... O, właśnie tam jest ten cały grobowiec świętego, o którym mówił Gilligan. Chyba w poprzednim odcinku. A tam? Dobra, pytanie, czy tam coś jest. Tutaj natomiast jest, że coś do otwarcia... A, no tak, tylko nie mam... nie mam klucza, który pozwoliłby mi to otworzyć. Tam nie wejdę, bo musiałbym jakoś zeskoczyć z góry. Dobra, chociaż z tego grobowca postarajmy się zejść i się nie zabić po drodze. Znowu. O, pieśń złego oka plus jeden. Pięknie. Mogę kupić zwykły, a znalazłem wersję ulepszoną. I kość wiodąca do domu. Spoko. To było ognisko od razu na wejściu, czy kawałek dalej? To jest, nie pamiętam. Nie, to było kawałek dalej. Tylko tutaj jest tak, tu mamy jaszczurkę. Dobrze, udało się zabić. Tu jest pusto, tu jest pusto. Dobra. Dużo odłamek tytanitu, odłamek kamień mrocznego rycerza. O, to jest coś, co będzie mi potrzebne. Tu natomiast wiem, o właśnie, że są te cholerne mumie, które z wielką chęcią zdejmę z większej odległości. Bo te niestety są nasycone, że tak powiem, żywiem ognia. A co za tym idzie, eksplozje są dotkliwsze. Czy to jest pułapka? Nie. Pierścień popiołów. Tutaj pieśń złego oka wchłania zdrowie każdego pokonanego wroga. Skromny, lecz złowieszczo wyglądający pierścień wchłania zdrowie każdego pokonanego wroga. Jeśli przyjrzysz się z bliska rzadkiemu kamieniowi w oczku tego pierścienia, jego mętne i rozmyte wnętrze stanie się wyraziste. A jeszcze pierścień popiołów jest tutaj chyba. Tak jest. Zwiększa odporność na skamienienie. Pierścień noszony przez Roya Odkrywcę zwiększa odporność na skamienienie. Skamienienie jest równoznaczne ze śmiercią, więc pierścień ten może uratować tyłek. O, pięknie. Tam się... Widzę kolejny... Super. A, dobra. Jak sobie tak biegasz, to sobie biegaj.
No prawie go trafiłem! No, kurde, znowu! Dwa razy go prawie trafiłem! Dobra, tu będzie trochę gorzej. O, kurde, tak czułem, że się nie uda. Z panem się żegnamy. Jak? Z twoim kumplem także. Kość wiodąca do domu. Kolejne sztuki. Dobra, czy tutaj ktoś jeszcze był? Ktoś bądź coś. Nie, tu jest dalsze przejście. O, ej, jak w Blighttown, co nie? Takie same kładki. Tam niżej właśnie muszę zejść. A, tam jest ziomeczek natomiast. O, wielkie leczenie znalezione, jak miłusio. Dobra. Okej, konkretne obrażenia. Łożesz ty! Co to za atak błyskawicą z miecza? Ja też tak chcę! Okej, tutaj mamy zwykłą skrzynię. Delikatny kościany pył. I like it. No dobrze. Nie wiem, czy właśnie ten grobowiec świętego w sumie nie był w tym wcześniejszym ujściu, no ale zobaczymy. Może po prostu jeszcze nie jestem na tyle głęboko. Spróbujmy zejść niżej i w razie gdyby pojawili się coś kolejni wrogowie, to tak, na razie nie potrzebuję odkrywać nowych przedmiotów, więc weźmy sobie ten pierścień. Dobra, chciałem, że puścimy, ale nie, po prostu ta wina się skończyła. Dobra, drobna amortyzacja. Wyskakujemy. Proszę, tutaj coś jest. Rozjeżdżony klejnot życia, okej. Tutaj chyba normalna drabinka. Tak jest. Tutaj też coś. Ale okej, też da się zejść normalnie. No ale dobra. Spakujemy. O! A nie, dobra, jednak nie. Skończyło się. Czy to jest łapka? Nie, nie jest. Znak niechęci. O proszę, drugie miejsce. To jest właśnie znak, którego potrzebuję, aby dostać się do tego drugiego przymierza, tego właśnie w czyśćcu. Wygląda tak. No, widać, jaka jest różnica. Znak niechęci. Znak mówiący, że jego właściciel podróżował między światami, aby pokonać innych. Gdy go użyjesz przez pewien czas, masz większe szanse przyzwania na jeźdźcu z innego świata. Samo noszenie tych znaków pokazuje skalę uraz żywionych przez właściciela. Dobra. No i proszę, mogę do obu tych przymierzy bez wchodzenia w tryb online się dostać, tylko oczywiście muszę być online, żeby... O kurde... A! Boże, nienawidzę tych... Nienawidzę tego levela za to. Rynsztok. Oczywiście tego zaklęcia oczyszczającego nie mam, co nie? No nie. A tutaj trucizna jest oczywiście silniejsza. Okej, czyli pominąłem jedną dziurę, jeśli chodzi o grobowiec. Niestety. Ale dobra, jak już zeszliśmy tak nisko, to spróbuję... Chcesz znaleźć ognisko. No ładnie, jeszcze zrymowałem. O, jest ognicho. Świetnie. Dobra, prawie się dałem złapać. Ale okej. Ognisko rozpalone. Górny rynsztok. Dobrze. Mamy rynsztok, ale ja się chcę wrócić do... Nie do wieży płomienia. Nie! Jeszcze lepiej. Naprawdę, jeszcze lepiej. Ja chciałem się wrócić do tego, do Majuli. Żeby po pierwsze wzmocnić sobie moją estusową flaszkę. No a po drugie...
żeby jednak trafić do tego całego przypalone, spalone kości, wrzuci do tego opłomienia, by zwiększyć liczbę zera zyskowanego przy użyciu Estusa. Bueno. Okej, okay, to teraz spróbuję dostać się do tego faktycznego grobowca świętego. Czyli będę musiał trafić do tej pierwszej dziury. Czyli... O, właśnie, do tej dziury, która jest tutaj zaraz pode mną. Tylko jak ja mam tam trafić i się nie zabić? To jest bardzo dobre pytanie. Dobrze. Tutaj moje zero dusz wcześniej odzyskane. No i dobra. W miarę bezproblemowo się udało. Grobowiec świętych. Taka to miejscówka. Jezu, jak to wygląda, patrzcie. To ma być chyba głowa szczura albo czegoś, nie? Jakie to jest przerąbane. Ja nie wiem, czy to jest tak wyrzeźbione, czy to tak powstało naturalnie. Jak to powstało naturalnie, to szapoba. Dla natury. Że tak zajebiście uformowała ten... tę skałkę. No właśnie, te przeciwnikami są oczywiście szczury, ale szczury, które nakładają skamienienie. Nie mam żadnego pojęcia, jak to robią. I według mnie szczerze nie powinny, bo już wystarczy, że bazyliszki to nakładają. No ale trudno. Trzeba sobie z tym jakoś... jakoś radzić, prawda? Na szczęście ginął od jednego strzała, więc to jest takie drobne pocieszenie. No, tutaj kolejne do użycia. A ten się rusza, dobra. Ukryliśmy jego cierpienia. No, tylko właśnie są jeszcze kolejniejsze. O! A dobra. Ten akurat powinien opuścić, więc tutaj wykorzystajmy kamień klucz Farosa. Tak jest, to opuści. Fajnie. Ten nie powinien nic zrobić, więc nie będę nawet próbował. Tutaj jest wejście wyżej. To jest taka niewielka lokacja, więc myślę, możemy tak spróbować. O, proszę! Roy Odkrywca! O, super! Akurat boss obok. I to jeszcze boss, którego... O, jak ja go znienawidziłem! To jest niepojęte, jak znienawidziłem tego bossa. O, Micho. No jest to oczywiście odparty. W dość prosty sposób. Kolejne ognisko rozpalono. Zdjęty, kukła człowieka. O, te szczurki sobie będą spadały z góry. Wiecie, na czym polega ten boss obok? Na tym, że to jest w ogóle boss, którego ja szczerze nienawidzę. Bo to jest nie dość, że boss zbiorowy, to jeszcze faktyczny boss pojawia się grubo później. Patrzcie, tu ile jest tych szczurów, nie? Bierzecie kość? O, nie? A nie, dobra, jednak wychodzą. No, chodź tam. Witajcie się z moim ostrzem. Świetnie. Tutaj w ogóle patrzcie, jakie kurde wielkie kościotrupy tutaj są uchowane. Okej, tu jest kolejne, które warto wykorzystać. Ile mam tych kluczy jeszcze? Jeszcze 3. Dobrze. Tu wykorzystam. Dobra, mam obok ognicho, to znaczy się to uzupełni. Tu wykorzystujemy kamień klucz Farosa. Odblokowujący kolejne przejście. A tu jest boss. Taki mini boss, bo to jest w sumie boss, który strzeże tylko dostępu do kolejnego przymierza, jakie jest w grze. I szczerze, chyba wam go pokażę, ale... nie wiem, czy nie będę musiał zmienić jakiejś broni. W sensie na coś, co było biło
obszarowo, a nie wiem, czy mam takie coś. W sensie, na pewno mam zaklęcia takie, więc można by spróbować. Na przykład to, Mroczna Burza. Spróbujmy. Przyciąganie nie. O, Ponowna Śmierć, to na pewno. Mroczna Burza. O, Burzę Chaosu możemy też wykorzystać. Tak samo Ognisty Pokos oraz to. Dobra, i tutaj Fireball, no niech będzie. Dobra, ale teraz, no tak, ja nie mam tego płomienia przy sobie, więc muszę go wyciągnąć stąd. O, już go minąłem, tutaj jest. Na plus 10 rzeczywiście ulepszony. Dobra, teraz co mi było potrzebne? Do tego jest potrzebny kostur, a do tego chyba dzwonek, co nie? Tak jest. No, to jest dzwonek bardziej na cuda niż na uroki, no ale no też jakieś tam fajne uroki, bo obrażenia tu uroków jakieś fajne zadaje. Natomiast ten kostur sobie wymienimy oczywiście na kostur zachodzącego słońca, ponieważ jest to najlepszy kostur, jeśli chodzi o rzucanie uroków. Dobrze, coś tu więcej mamy? Nie bardzo. Tylko tutaj zamiast właśnie miecza z hejt użyję, albo nie, zamiast tarczy dam sobie płomień piromancji. Ale myślę, że nie będzie on aż tak bardzo potrzebny. Tak więc od razu wchodzimy na arenę z... A no tak, ten boss się nie pojawia od razu. Aha, to nie były w ogóle damage'a, okej. Okay. Dobra, czekaj. Wymień to na to. Okej, okay, to jestem trochę zawiedziony. A to? No, to już bije. Tylko tego mam niewiele użyć, niestety. Więc muszę bardziej polegać na moim ostrzu. To się w końcu ten boss pojawi, niestety. O właśnie, Straż Przednia Szczurów Królewskich. I uwaga, jak ten boss wygląda? Dokładnie tak. To jest ten boss. Po prostu szczur z trochę większą tą. To co? Posmakujcie chaosu! No niestety ten szczur, który miał się złapać, się nie złapał. Gdzie on jest? Tutaj obok zaraz. No to... No tak. No jeszcze ten ze straży oczywiście jest w stanie dziabnąć mi truciznę. Co za gnój, no nie wierzę. Tego to już nie może uniknąć. Ale nie wiem, jakie obrażenia mu to zrobiło. Zabiłem go? LOL! Nie widziałem, że ten pokos go tak zrobi. I proszę, szczurzy ogon i dusza strażnika szczurów. Nie ma uciekania. Proszę, boss nie jest nawet szczególnie trudny. Nawet pomimo moich aktualnych statystyk, nawet ktoś na niższym poziomie będzie sobie w stanie na spokojnie z tym poradzić. Jest o wiele mniej ulepszoną bronią. A tutaj jest właśnie przymierze, to jest ten cały szczurzy król. Na razie z nim rozmawiać nie zamierzam, żeby sobie przypadkiem nie zepsuć tego. Teraz z przymierzem. Tutaj natomiast sobie spadniemy. Weźmiemy sobie go kamień klucz Farosa. Miło, to odzyskane od razu. Teraz tutaj. Dobra, to teraz myślę, możemy ten pierścień ściągnąć i wziąć z powrotem sygnet chciwego węża. Srebrny sygnet chciwego węża. A tutaj lecę. Tu chyba się... Tak, tu się cofam, dobra. No i tu schodzimy coraz niżej. No i pyk, i jesteśmy z powrotem tutaj. Czyli finalnie i tak trafimy do rynsztoka. O właśnie, tylko tutaj możemy jeszcze zgarnąć coś. Mianowicie... Mroczący kamień. Już któryś z kolei. Ale tu może uda się zaskoczyć. No, średnio. Średnio się udało niestety. Ale jest to wykonalne, żeby tak fajnie sobie zaskoczyć i zgarnąć ten przedmiot. Bo nie wiem, czy on jest tego wart. Znaczy nie pamiętam, co tam jest. No dobra. Porobione. Nawet się udało.
Bo tytułowy boss już oczywiście na odcinku dawno wleciał. 45 minut łącznie zajął mi ten odcinek. No, 46, wliczając jeszcze intro. No i co? Myślę, że teraz mogę się na spokojnie przenieść do... Albo nie, właśnie nie. Poczekam, aż uda mi się ustabilizować sieć, po czym zagadam sobie z tym szczurem, tak samo z tymi pozostałymi. No, myślę taki... No, w sumie okoliczny będzie taki mocno na gadaniu skupiony. No, ale okej. Okay. To będzie w kolejnym materiale. W tym póki co... To właśnie opis na ciała. Okej, okay, czyli to chyba na ludzi albo... Znaczy no głównie na ludzi pewnie to działa. Dobra, przygotujmy się już od razu na ten. Wielka, ciężka strzała dusz. Sztuk dwie. Samonaprowadzająca też niech będzie. Włócznia niech będzie. Pragnienie może też być. Cisza. Do pierścienia jeszcze nie mam, ale na razie nie będzie mi potrzebna. Światło natomiast bardzo się przyda w tym rynsztoku, bo tam jest ciemno jak w dupie. Kameleon nie bardzo. Wielkie leczenie natomiast z chęcią wezmę. Tak samo jak włócznie błyskawic. A, nie schowałem sobie... Nie, schowałem czy... Tak, schowałem sobie ten... To zaklęcie, to czekajcie. A, dobra, tylko jeszcze... Zrobimy tak, tutaj wróćmy do tarczy, bo raczej piromancy nie będę potrzebował. Kostur będę mógł ulepszyć u Magdafa pod mrok dzięki temu kamieniowi. Dobra, to zrobię teraz szybkie porządki w ekwipunku. Czyli tak, tutaj nie, bronie. Nóż bandyty niech zostanie, miecz niech też zostanie, topór, lanca, bicz. Jeden, drugi do autu, łuk do autu, te dwa zostają. Kusza z duszy bossa jest lepsza, więc ta zostaje. Płomień leci, bo jest mi zbędny. Tutaj to, co mamy, też zostaje. Tutaj wszystkie te sety z Alon też lecą. Muszę ten hełm kapitana w końcu ulepszyć. Musiałem tego robić na odcinku, no bo to jest po prostu przeklikiwanie się kolejno przez rzeczy. Tutaj też. Pierścień popiołów. Niech w sumie zostanie. To też niech zostanie, ten na razie też, natomiast ten pierścień leci do schowka. Tutaj zmniejszenie równowagi, dla mnie zwiększenie równowagi. Tutaj jest słabsza wersja, zwiększa inteligencję, zwiększa wiarę, tego nie potrzebuję. Obrona przed błyskawicami jest zbędna, przed magią także, zwiększa maksymalny udźwig, też mi jest to zbędne. Zwiększenie życia też nie potrzebuję. Tutaj mam słabszą wersję tego pierścienia. Pieśń odnawiania. To w sumie byłoby nawet fajne, gdyby nie fakt, że ja mam na tyle możliwości odnawiania sobie zdrowia, że no, ten pieśń trochę mi się nie przydaje. No plus te lokacje nie są aż tak duże, żebym na tyle, co się stracę, samego łażenia po prostu je odzyskał. Te ograniczone redukcje, no rzadko, mam na tyle kukieł, że od razu mogę stać się człowiekiem, więc tego nie potrzebuję. Pieśń przymierza. To nie. Pusty pierścień. No tego raczej nie chcę. Tutaj przyczajonego smoka wydłuża czas trwania zaklęć i skraca czas... A patrzcie! Teraz jest inaczej! Pierścień przyczajonego smoka! To właśnie! Ej, czekaj, ja tego nie miałem chyba. Nie pokazywałem tego. Pierścień używany dawno temu w The Crane, która istniała w miejscu dzisiejszego Dranglake. Przedłuża działanie zaklęcia! Starożytne smoki niegdyś były czczone jako bóstwa w wielu miejscach, zaś plotki o przedmiotach zaklętych w podobny sposób jak ten niezwykły pierścień krążyły po dziesiątkach krain, choć ich pochodzenia nie da się już potwierdzić. Ale patrzcie, tutaj wydłuża czas trwania zaklęć, ale nie sprawia, że postać nie wydaje dźwięków, kiedy kroczy. Proszę. Co i właśnie ciekawe, czy w ogóle w tej części był taki pierścień? Bo nie pamiętam nawet. Chyba nie. Chyba tylko i wyłącznie właśnie zaklęciem mogło mi dawać te ciche kroki. W sensie bezgłośne kroki, o to mi chodzi. Tutaj rzucanie zaklęć i zdrojenie dodatkowych zaklęć. Jeden z tajemniczych skarbów odnowionych w Aldi. Tak. Dobra, tutaj zaklęcia, modlitwa o uzdrowienie. Poproszę, przyda się na pewno w rynsztoku. Ukojenie duszy, to na pustych, czyli mi się to nie przyda. Tutaj dalej nie potrzebuję już niczego. Włócznie dusz też nie potrzebuję. No dobrze. Czyli to będzie akurat. Wejście do grobowca. Nie. Znaczy tak, to akurat dla mnie zostaje.
A czekaj, dostaję zaklęć, bo właśnie już bym o tym zapomniał. Tutaj niech będzie włócznia, tutaj dalej niech będzie wielkie leczenie, a na końcu niech będzie modlitwa o uzdrowienie i bardzo ładnie wszystko zadysponowane. Spoko. Spaleić nie mam czego. No i właśnie, jeszcze musimy tutaj przepodróżować sobie troszeczkę przez ten grobowiec cały tutaj, bo to nie jest wszystko. Tam eventualnie jakieś pomniejsze skarby będą, ale zawsze jest coś do pokazania. No a potem oczywiście wrócimy sobie do Rynsztoka i tam eksplorujemy dalej. Podróż, spalenie, dostawianie, pudełko. No to wszystko ogarnięte, nie? Tutaj zostaje tylko to, co chcę, żeby było. W ogóle, a właśnie, outfit zdobyłem, dość interesujący. Teraz, który to był? O, chyba ten? Tak. Set kaptur zapomnianych. To mi wydropiło chyba z któregoś typa. Więc w sumie ten set to bym sobie zostawił. Tylko nie pamiętam, co ja zdobyłem z tego jeszcze. Ale chyba jeszcze rękawice to były? Tak, dobra. I to na razie zostaje. Przynajmniej do momentu, dopóki nie skompletuję. Ale ogarnijcie opis w ogóle tego setu. Kaptur zapomnianych, którzy błądzą po krainie nieumarłych. Zrodzeni z obsesji, jaką żywił Aldia wobec pierwszego grzechu, zapomniani stracili zarówno cielesną formę, jak i świat, który mogliby nazwać własnym. Krążą teraz między krainami, szukając dla siebie domu. Bez tożsamości nie ma się jednak początku ani końca. Zapomnianym pozostaje więc tylko wieczna włóczęga. I tu jest to samo. Oczywiście chodzi o pancerz, no to jest to o wiele, wiele gorsze. Ale wygląda fajnie przynajmniej. Jak na razie, jeśli chodzi o pancerz, to najlepszy jest ten set z Alon. Chociaż wolałbym mieć set kaptyna z Alon, niżeli sam set z Alon. I właśnie, może wrócę sobie tutaj warowni, spróbuję sobie troszeczkę powalczyć z typami. Może dzięki pierścieniowi uda mi się wytropić cały ten set kapitana. Ale tak czy siak, póki co ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, do którego już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że uda mi się w kolejnym właśnie co nieco znaleźć, poeksplorować tego całego Rynsztoku. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!